Eucharius Gottlieb Ring napisał książkę Das Verwirrte Polen, której tytuł można przełożyć, o ile się nie mylę, jako Polska w chaosie. Jest to bardzo ciekawa książka historyczna poświęcona wydarzeniom nazwanym w historii Polski potopem szwedzkim. Opis historyczny zawiera nie tylko przyczyny, jak i przebieg konfliktu, ale też obszerny opis stanu Polski. Stanowi zatem bardzo ciekawe źródło do historii naszego kraju w XVII wieku oraz jego oceny z perspektywy niemieckiej. Autor książki, Eucharius Ring, był niemieckim prawnikiem, heraldykiem, numizmatykiem i humanistą. Studiował na Uniwersytecie w Lipsku zarówno filozofię, historię polityczną, jak i prawo. W 1739 roku został wybrany do niezwykle prestiżowej Królewskiej Pruskiej Akademii Nauk. Wydana w 1711 roku publikacja zawiera cztery niezwykle cenne miedzioryty, poza tekstem, w tym rozkładaną mapę Regni Polonie, czyli Królestwa Polskiego, oraz rozkładane panoramy Torunia, Warszawy i plan Elbląga. Niezwykle ciekawy starodruk i polonikum. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów książki Obce i inne obiekty do 1945 roku, starodruki, książki niemieckie, Deutsche Bücher, German Books, Polish History, Art, Literature in Foreign Languages oraz książki z grafiką.